Dorota Dusik, witam Państwa serdecznie w programie z cyklu Potęga Płodności. A ze mną w dniu dzisiejszym Pani Joanna Baranowska. Witam serdecznie Pani Joanno. Dzień dobry. Pani Joanna zajmuje się nauczaniem, no właśnie, naturalnej metody obserwacji własnej płodności. Pani Joanno, proszę powiedzieć mi, czy ta metoda, której Pani naucza, metoda Recera, co ona ma wspólnego z kalendarzykiem, z taką metodą bardzo, bardzo popularną wśród ludzi, kalendarzykiem? No właśnie niewiele. I to jest bardzo dobre pytanie, dlatego że funkcjonuje wciąż taki mit w społeczeństwie na temat tego, że każda metoda regulacji poczęć, która jest związana z zapisywaniem czegoś, tak mimo że już teraz mamy XXI wiek, robimy to w jakichś tam programach, aplikacjach, jest związana z kalendarzykiem. Prawda jest taka, że kalendarzyk powstał jeszcze w XX i to w pierwszej połowie XX wieku i zakładał, że na około 2 tygodnie przed wystąpieniem okresu dochodzi do owulacji, tak? Natomiast jakby to było przy założeniu rzeczywiście, tak, około tych 14 dni przy założeniu 28-dniowego cyklu, który w naturze i w praktyce zdarza się dosyć rzadko, taki książkowy, prawdziwy cykl, więc jakby metoda kalendarzykowa opierała się tylko i wyłącznie na matematyce. Kobiece ciało jakby tutaj jest znacznie bardziej wielobarwne i dużo więcej mechanizmów nim rządzi, w związku z czym założenie przy jakiejkolwiek długości cyklu, że owulacja występuje zawsze 14 dni przed okresem, jest jakby zupełnym błędem. Tak? Zbyt mocno z takim schematycznym podejściem do ciała kobiecego, a przecież każda kobieta ma swoją własną specyfikę, swoją własną naturę, no i się nie da schematycznie do każdej kobiety podejść w ten sam sposób. Dokładnie, dokładnie. Także właśnie metoda Recera, na której ja na przykład pracuję, jest ściśle związana właśnie z taką obserwacją tych najbardziej subtelnych zmian w organizmie, które nam wysyła, tak, nasze ciało, świadcząc o naszej płodności lub też niepłodności, tak? Natomiast jakby to jest ta podstawowa różnica, tak? Że kalendarzyk jest taką, powiedzmy sobie, bardzo prymitywną metodą i taką szalenie uproszczoną, właśnie schematyczną, tak jak Pani powiedziała. A z kolei właśnie metoda Recera to jest taka metoda, która bazuje i na temperaturze, i na śluzie. One są też ze sobą tutaj skorelowane silnie w tej samoobserwacji, nawet na obserwacji szyjki macicy, jeżeli... Ta korelacja mniej więcej ile dni powinna wynosić, żeby to miało sens? Znaczy, tak naprawdę nie ma jakiegoś określenia, ile dni powinna trwać, tak? Jakby jedno jest zależne od drugiego, bo my określając szczyt śluzu, dopiero po nim jakby traktujemy wyższe temperatury jako te świadczące o działaniu progesteronu, tak? Czyli jakby o tej fazie płodności okołoowulacyjnej i zaraz po niej jakby wieczór trzeciego dnia wyższej temperatury już uważamy za okres niepłodny, tak? Tak, tylko tutaj miałam na myśli, mówiąc o tej korelacji między temperaturami a tym śluzem, bo wspomniała Pani, że on musi być, tak? Ten czas korelacji, bo jeśli tutaj są za duże wahania, no to może świadczyć o pewnego rodzaju nieprawidłowościach. Znaczy, nieprawidłowościach może to jest troszeczkę za dużo powiedziane. Tak naprawdę bardziej tutaj chodzi o to, że my szczyt śluzu jest dla nas takim punktem odniesienia do tego, żeby mówić o trzech wyższych temperaturach, tak? Czyli po to, żeby wyznaczyć okres niepłodności poowulacyjnej, tak? Czyli tak zwanej niepłodności bezwzględnej, kiedy szanse na zajście w ciążę są właściwie równe zeru. Więc jakby tutaj jedno jest potrzebne drugiemu, żeby to określić, tak? Jakby razem one w takiej synergii działają i określają nam tą niepłodność.